Hej, cześć, siema do wam wszystkim ludzie z tej strony, Jack. Witam się z wami w kolejnym... Nie mam bladego pojęcia, którym... Sorry. Za to ziewnięcie. Ale prawdopodobnie jest to... 12 albo 13 odcinek. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Poza nagraniem wysłałem kilka razy ludzi na misję. I uwaga, wysłałem ich teraz na taką dość długą misję, ponieważ wysłałem ich na misję online. Jednych na... jednych, którzy jeszcze będą 12 niecałe... no 11 pół godziny na misji, żeby zdobyli mi jakiś... nie wiem, czy to są pociski, czy to są... czy to jest schemat jedynki, ale z tym jeszcze czekam. Oraz tutaj, żeby zebrali mi troszeczkę roślinek, ale przede wszystkim wolontariuszy do naszego właśnie zespołu. Mam taką nadzieję, że mi nie poumierają, bo to by było trochę niefortunne. Potem sobie to odpuszczę i będę musiał tutaj trochę uderzyć w te składy tych wszystkich rzeczy. Typu, znaczy, latarki to już pół biedy, nie? Ale typu jakieś... to jest co? No, typu na przykład noktowizory, hełmy, jakieś, nie wiem, konkretne bronie, albo te na klatę, osłony i tak dalej. Tego typu, nie? Tak, ale myślę, że warto było tak, wiecie, troszeczkę sobie pójść naprzód i wziąć od razu trochę więcej rzeczy. Tak wygląda obecnie stan mojej bazy. Prawie wszystko jest przepełnione. Mam niecałe 40,5 tysiąca na koncie. To się też wykupowało w encyklopedii. Cóż to takiego? No poza tym, że znalazłem... Ej, co? Wolf? Nie, wilk to chyba za naszego Didoga się pojawił, ale porwałem takie... psowate stworzonka, tylko teraz nie wiem, czy one tu będą. Chyba nie bardzo. No, może to jednak był za wilkiem? Nie jestem pewien właśnie. Dobra, nieważne. Tutaj właśnie znalazłem też poza nagraniem tą roślinkę, totalnie przypadkiem. Więc proszę bardzo, tutaj... A masz też tutaj, co to jest? No, zajebiście. Ciekawe mi tego, czy jak ja bym na przykład zrobił Foxhound od razu, to czy Fox, nagroda za Foxa też jakby wskoczy. Dobra, never mind. Stan mojej bazy jest... 16 typa jest w ogóle w brygu póki co, nie? Bo... porobiłem sobie kilka pomoczniaków i w jednym potestowałem sobie też troszeczkę snajperkę. I boli mnie w niej jedna rzecz. Jej przybliżenie. Tylko i wyłącznie raz 4. Typ się tak słabo celuje, że to jest masakra. Nie da się porządnie przycelować z ponad 200 metrów. Do 100 metrów jeszcze jest w miarę okej, ale 150 i więcej to już takie... Nech. W ogóle miałem, jak widzicie, trochę więcej pieniędzy, ale wydałem większość na konstruowanie bazy. Trzech konkretnie platform. Na rozszerzenie zwiadu, supportu i base development. Bo nazbierało mi się troszeczkę materiałów. Czyste ułożenie. Teraz myślę, żeby potem pójść w te tutaj i potem ogólnie pójść w command platform, ale widzę, będę potrzebował do tego łącznie 12 tysięcy paliwa. A to może trochę zająć. Tu już widzę drugi level tej platformy medycznej, ale naprawdę nie wiem, gdzie mogę zgarnąć te... już te drzwi mogę znaleźć. Dobra, zobaczmy. Szybkie sortowanko zrobimy jeszcze naszych ludzi tutaj. Cały zarząd, czyli nie zarząd, wszystkich ludzi. Okej, okay, kto był, to był. A w sumie już tak wchodzimy, to sprawdźmy, kogo tam do brygu wysłało. A, chyba większość, ale nie wszystkich ludzi, których na jednym poboczniaku zgarnę. Tu patrzcie, w ogóle jakiś ziomek A+, zgarnięty. Tutaj na A. Coś jeszcze na A jest, tutaj do developu i do supportu. No, spoko ogólnie, mi typy wpadły. Ale okej. Okay. My w tym odcinku, żeby troszeczkę zarobić, bo potrzebuję sporo kasy, bo niestety właśnie nie mogę używać tych combat deployment, aby ją zdobywać,
przez to, co właśnie zrobiłem. O, proszę bardzo, akurat jeden ziomek wyszedł z brygu. Bo to jest ogólnie fajne, ale to się przydaje dopiero, jakbym miał więcej ludzi. Tak szczerze. Bo wyobraźcie sobie, że macie... Nie wiem, możecie wysłać na 5 takich misji i na 5 tych zwykłych. Może macie 10 oddziałów. To jest po prostu perfekto, co możecie mieć. Ale dobra, bez zbędnego przedłużania. Bierzemy misję, konkretnie misję 8. Siły okupacyjne. Tak mniej więcej można by to przetłumaczyć. Wysłuchajmy na początek odprawy. Dismasi Laman was full of Mujahideen, the Hamid fighters. Then suddenly they disappeared overnight and the Soviets moved right in. I guess the old fort is still in good enough shape that the Soviets want to use it as is. This means that the battalion commander stationed in Sakai village, a lieutenant colonel, is moving his operations room to the fort. Word is, he's an excellent leader. With him stationed at Smasi Fort, the Soviet forces in the area will operate all the better. And according to the client's information, he'll be bringing a tank unit to the fort as well. We don't know the redeployment date or the route they'll take, but there must be some planning documentation where the colonel is. You have two objectives. Eliminate the colonel and stop the tank deployment. Counting on you, boss. No dobra. Szczerze, jakby się dało, to bym ten czołg zabrał do bazy. Bo, w sensie też zależy, ile by ich było, ale jeśli byłby jeden, no to... na spokojnie styknie, bo mogę cztery takie czołgi ze sobą wziąć. Chyba, że znajdę przy okazji jakiś diament. Dobra, gdzie by było bliżej? No, byłoby tutaj. To jest nawet lepiej dla mnie, bo mogę od razu iść drogą, ewentualnie coś posprawdzać, ale w sumie... Dobra, bo i tak staram się nie używać tego karabinu, to wymieńmy ten karabin. O właśnie, wtórzę sobie karabin w ogóle stunujący. Tylko problem jego jest to, że nie ma w ogóle tych... Nie ma tłumika, więc na razie go nie będę wykorzystywał. Chociaż kto wie, ma też strzelbę stunującą, no ale strzelba to wiadomo. Do niej tłumika się nie spodziewam. Kryny. Ej, nie gadaj! Ej, serio? Muszę zamiast snajperki go wziąć? Kurde, chciałem mieć tego. Rakietnicę i snajperkę. No dobra. W sumie jak będę chciał wejść po cichu, to, no to nie, dobra, to nawet snajperka, zwłaszcza bez tłumika. Byłoby idiotyzmem, plus takim słabym przybliżeniem. Dobra, tutaj ogólnie jest wszystko dobrze. No, prawie. Jeszcze muszę tylko wyrzucić stąd jedną rzecz, a mianowicie tę klatkę, bo ona będzie mi zbędna. Coś, no mógłbym ją wziąć, ale nie wiem, czy będę akurat miał czas, żeby je rozstawić. Chciałbym też jakieś miejsca, gdzie mogę jakieś rzadkie te coś nałapać, nie powiecie, im rzadsze zwierzę, to będzie więcej warto. Ale dobra, lećmy. Przecież mam też C4, jakby było więcej czołgów. Czyli mamy tak. Wejść, zgarnąć dokumenty, rozwalić czołg, slash zabrać do bazy i zabić, slash porwać do bazy ziomeczka, który jest odpowiedzialny za wprowadzenie tego czołgu. Siły okupacji. Lećmy. This mission has two objectives. Eliminate the colonel's schedule to take up a post at Smasi Fort and stop the deployment of his tank unit. Your first move should be to head to Sakai village and search for the colonel and his deployment plans. Okej. Okay. O, jest jakiś czołg konkretnie. Dobra, jesteśmy jak na razie 50 metrów. No, ja myślę, że będzie tak mniej więcej 60-50 metrów, jak dolecimy finalnie na te miejsce lądowania. 60-55? A jednak nie, jednak się oddalamy. Kurde. Prawie 80 metrów. Dobra, jest kuń. Jest kuń. Spoko. Akurat trochę tych roślinek tutaj.
No ale w sumie nie sprawdziłem, co to jest, nie? Wygląda mi to trochę jak niebieski mak. Dobra, to tutaj pusto. Myślę, że na razie bez konia się przejdziemy. To jest właśnie, to jest dosłownie za rogiem baza. Teraz pytanie, czy napotkam tu jakichś wrogów. Okej, ten już mi coś zaznaczył. Okej, w miarę. Fajnie by było, jakby Intel od razu zaznaczał, gdzie są ci wrogowie. Ale pewnie to załatwia. W sumie pewnie pies będzie to robił, więc to już będzie w miarę proste. O, proszę go zniszczyć od razu. O, ten już taki sobie. Tu już oceny cennie nie zadowalają. O, ten na P. To jest godne zainteresowania. Teraz powtarzam. Dobra, jest tu ktoś jeszcze? W widoku? Średnio chyba. O, jest więzień jakiś! Powiem, kusi mnie użycie cygara i przeczekanie, ale wydaje mi się, że wtedy mógłbym bez sensu tylko stracić czas. Czytaj, widzę pułkownik, o kolonel to chyba pułkownik. Jeszcze takie inne określenie na lieutenant. Chyba, że w tym przypadku to nazwisko, ale nie jestem pewien. Nie wiem, czemu oberwał. O, tym razem na pewno. No. Skąd się ruszać? No, co za gość! 4 strzały na niego zmarnowałem! Chyba ten był. Już nie jest dobry. Ale fakt faktem zostać tutaj. Może ten nie? Tak, ten nie był. Dobra. Czy ja bym go zdołał stąd uśpić? No nie bardzo, bo puścił się tu idzie. Zabierzmy tego ziomka stąd. Wrzućmy go tutaj. Okej, w kucki. Noż, nie wierzę! No akurat! Jak już miałem wciskać te... Wciskać strzał, to gościu akurat się na mnie obrócił, no co za szajs! To też był beznadziejny, to go zabieramy. Ja pierdzielę! Dobra, ale nie było... Przecież nie, no to już też... Nie, to już też jest bez stealtha. Bo gościu mnie zobaczył mnie. Co z tego, że nie było alarmu, ale włączył się tryb refleks, nie było turbo, nie będzie turbo stealtha. Chryste panie! Ten był ten lepszy. Najchętniej tym gościa przesłuchał, ale... Nie wiem, czy to jest warte ryzyka. Ja to po prostu zabierzemy. Ten na B, co nie? Tak. Albo pójdzie do walki, albo do medycznego. Ale raczej do medycznego, bo do walki zaraz mi 30 typa na A przy. Znaczy, no zaraz. Dla mnie jutro. Więcej. Gdzie jest ten gość? Wszyscy typa na A przyleci i wtedy, no... No będzie duży boost do tego działu. Gdzie jest ten koleś? No halo! Gdzie on mnie wypatruje? Sądzę, że gdzieś tu. A tam się schował! Serio, musi być taki beznadziejny. Dobra, odwrócił się. Jest szczutko. To jest ten więzień, ale raczej nie jest sam. Ty, a może? Żeby się nie chce wierzyć, nie byłbym już pilnowany. Okej. Okay. Jest tutaj cały... Szczerze, najchętniej bym to wysadził, nie? Ale też nie jestem pewien, czy to tak działa. No dobra, test. Nie, nie granat, tylko C4. No, bierzemy C4. Stawiamy w tym miejscu. To! No ty se chyba żartujesz! Przez to on nie zauważył!
Ja nie wierzę w to, co przed chwilą zobaczyłem! Okej, znowu spróbujemy to też wysadzić. Ja muszę złatwić właśnie drugi raz w taki sam sposób. Chodźcie, znaczy wrócić ze mną. To już tylko zbierę te materiały, bo szkoda aż nie brać. Ty! Tłumik tam leżał, widzieliście to? Zgrałem sobie właśnie tłumik z Afriko. Dobra, tu jest gość. Nie, jeszcze to broń. Cicho. A tu jest... Kto mnie wpatruje z tej strony? Ten zostaje. Ten ma B, więc się znam. Chciałem się gdzieś schować i przejrzeć Androida. Nie wiem, czy nie wpadł jakiś nowy cel. Co? Jest inny spoty? To jest. Zbierajmy się. Tutaj sprawdźmy. Misje. A nie, to jest tylko więzień. This colonel oversees several outposts in the area, and now he's got his sights set on Smassy Fort. All reports say he's a formidable soldier. No kurwa, nie wierzę! Nie, bo mnie popierdoli normalnie! Idę sobie po cichu, jeb dwóch typa! Jeszcze drugi zasłonił czem pierwszego. Przez to nie mogłem go uśpić. O, na adometycznego, to bardzo dobry ziomek. No i zobacz, teraz to już tym bardziej nie będzie stealtha. Stałem właśnie kurwa wykryty. Jebie mnie to. To seria akurat przeładowanie. No. No, jak to wygląda z tym ziomkiem? O, B, dobrze, dobrze się go zabrać. Dobra, oni próbują chyba od flanki wziąć, no to ja w takim razie spróbuję oflankować ich! Idzie tu ktoś? Nie idzie. A, jasne, że i... Ta, pewnie! Schowaj się jeszcze bardziej za turetem! Siema. Dobra. Wyłączamy światło. O, ten jest bardzo dobry. Fuck's sake! No co za... Beznadziejny. Właśnie go zajebali. Chowaj ten karabin! Czegoś jest beznadziejny, Chryste. Co wy mi za jakieś słabe jednostki rzucacie, no ludzie. Jakby nie te karabiny, to oni mi nic nie zrobią. Analysis
pięknie. Jak statystyki. A, do Intela. No to lecimy. Dobra, poleciał zanim ten granat wybuchł. Aha, super. Został grzmota, po czym nagle uśpił. Z drabiną, to wam chyba wytnę całą resztę. Dobra, czekaj, to mi jakiś pojazd zaznaczył, tak? Soldier, to nie, przecież. Tutaj coś jest. Last final location. Ostatnia finałowa lokacja? Czy ostatnia znana lokacja? Więc nie ma co powracać. Dobra, może uda się teraz trochę lepiej przekraść. Tam był jakiś typ. Tam jest idealnie, żeby gościa ze snajperki ustrzelić. No co? Oczywiście. Nie mam tego. Pyk. Czemu się pełko. Aha, ja mam po prostu gdzieś znaleźć dokumenty, okej. Okay. To może tutaj na górze. Dobra, ten jest najbliżej, więc pójdźcie sprawdzić tamte. Te. Słuchaj, to nie wiem, my tutaj nie wchodziliśmy. Dobra, zanim zajmiemy się... Zajebiście, ja bym nie zauważył z takiej odległości. Dobra, akurat mi zszedł tłumik, więc przydał się już sobie zamówić dostawę. Ty no bo... Nie, no nie było mnie tu, kurde, co ja gadam. Tylko budynek po prostu jest podobnie otegowany. Nie było mnie tutaj wyżej, bo niżej. Wchodzimy do środka. I są dokumenty. Ale są też materiały. Sprawdźmy dokumenty. Teraz żałuję, że tego tłumika nie zgarnąłem później. Bo nie musiałbym teraz w ogóle zbierać tej. W sensie prosić o dostawę przedmiotów. Bo de facto dostanę wszystko razem z amunicją. A amunicja jest mi teraz zbędna. Intel file extraction arrived at mother base. Mission info has been updated. The map has been updated. O Boże. Supposed to join up with a tank unit of Waxin Barracks and then proceed to Smassy Fort. Those tanks being on the move doesn't make things easy. Hurry, boss. Set the tank units route to your iDroid. Dobra, sprawdźmy. Okej, okay. A czyli oni jadą w naszą stronę. No dobra. Przydałoby się zasadzić na niektórych tych. Czy najlepiej przydałoby się, wiesz, tak podejść, wziąć od tyłu i zaszczepić fultonem. Przynajmniej jednego. O, jaki dobry gość. Tylko właśnie, nie mam tłumika, więc trochę... Trochę się zdradzę wystrzałem. I teraz to już chuj.
byle szybko, byle szybko. Okej, okay, przejedę posterunek, najważniejsze. Bierz mi tego ziomka, bierz mi tego ziomka. Znaczy zaraz tutaj przyjadą. Ile mam forsy? 36 tysięcy, no to wystarczy na dwa czołgi. Teraz rzucimy trochę tutaj. Teraz szybko lecimy po tego uśpionego, bo był chyba ten, ten fajny. A nie, ten jest niezbadany. Ale ma B, więc jeszcze jest okej. Dobra, oni jedą tędy. Tak, i za chwilę tutaj będą. Dobra, przydał się tutaj gdzieś zaczaić. Czy punkci? Nie znam. Dobra, gdzie by się tu przyczaić teraz? Może tam blisko krzaku? Dobra, jadą, będą tu jechali. Mam nadzieję, że mnie nie zauważą. Ło Jezus! To takie czołgi z prawdziwego zdarzenia. Czołgi i zwykłe autko. Dobra, to mnie nie widział. Mnie też nie widział. Jeszcze ten jeden. Ten mnie też nie widział. Pięknie, pięknie, pięknie. I... zabieramy cię. Myśli poszło. Oj! Ty! Ty on właśnie swojego strzelił. Zdech. Nie strzelę do niego poważnie. Dobra, spróbujmy to załatwić. A właśnie, jeszcze a propos tych. Tak, to była komunikacja. Nie chciałem tego czołgu rozwalać, chciałbym go zabrać do bazy najchętniej. Nie bardzo wiem, jak go unieruchomić. Raczej po kilku takich strzałach to on raczej wybuchnie. O! A propos unieruchomienia. Siema. Dobra, teraz... szybko konia. Przynajmniej się w opony celować. Biegnij, biegnij, biegnij. Kurde no, Big Boss. Gdzie my jesteśmy? W posterunku. Dobra, to biegnę dookoła. No nie, weź to, puść. Wyzwij konia. Na konia. Biegniemy. O kurde, nie, nie, oszczędzaj kasę, oszczędzaj kasę. Pięknie, zatrzymali się. Albo i nie. No nie zatrzymają się, no co za ludzie. No wreszcie im opona poszła. Idziecie ze mną. Mam, o Jezus, mam 6 tysięcy tylko.
Zajebiście. Nie wierzę! Udało się wszystkie taski za jednym podejściem zrobić! I w ogóle nie sprawdzałem, co muszę zrobić. To się nazywa mieć fuksa. Dobra, dawaj koń. Lecimy do bazy. Bija akurat północ. No to zajebiście. Dobra, zeskakujemy. Coś nie coś zabierzemy jeszcze ze sobą. Okej, okay, dobra, nie jest aż tak długi odcinek, to może jednak zostawię całość razem z tym failem jednym. No i dobra, teraz przyspieszmy troszeczkę przybycie naszego gościa. No i pięknie. Przybył momentalnie. A my stąd wychodzimy. I sprawdźmy, jakie były taski. Wyekstraktuj oba czołgi więźnia, tego ziomka, a wyeliminuj czołgi, wyeliminuj gościa, zabezpiecz plany i wyeliminuj i gościa, i czołgi, zanim dotrą do Smassy Ford. Zajebiście. Najdłuższym ich połowie drogi tak nie zgarnęliśmy. No to niestety. No, jakby nie było żadnych alarmów, powtórek, to może byłoby trochę więcej. Ale najważniejsze, że będę mógł teraz do tego podejść, no, jak tylko będę chciał. O, i tutaj po refreshu 6 razy tylko oberwałem. 3 combat alerty. O, tak średnio się udało, ale uratowaliśmy więźnia, to jest najważniejsze. No i podbił się balans bardzo ładnie. Trochę heroizm. I tym razem bez cutscenki. The NGO that asked us to rescue wild animals isn't ready to take them in yet. So we had no choice but to build an animal conservation platform. The NGO said they'll cover all expenses, including the day-to-day housing and feeding costs. If you're interested, take a chopper over and have a look. O kurde, ale fajne. Czy się będzie tym kiedyś zająć? Czy kiedyś zająć? Trzeba by to sprawdzić kiedyś. Zobaczmy. 8 na A gości zgarnąłem. 2 na B, 1 na C. No okej, okay. Ten na C to jest raczej jeden z tych, który zgarnąłem, bo trzeba było. No to wiadomo, on chyba pójdzie do zwolnienia. Boss, if you got time on your hands, come spend it back at the base. The men will miss you if you're gone too long. No fakt. Już się o tym przekonałem ostatnio. Okej. Kurde, ciekawe. Prawdopodobnie musimy teraz iść ogarnąć typa, który jest, uwaga, uwaga, znaczy, który jest według Millera odpowiedzialny za to, że cały ten XOF wpadł do bazy i ją, no, rozpieprzył. No okej, okay, no do bazy żeśmy wrócili, coś tam... Podnieśliśmy morale. No, spoko, spoko. Dobra, my jesteśmy na Command Platform, tak? Tak, na drugim pokładzie.
Platformy nie ma nawet co w sumie na to chodzić, bo one wyglądają, dosłownie są kropka w kropkę takie same, nie? Ty, co tu jest? A, delivery point, spoko. Ty, a właśnie, sprawdźmy sobie ten delivery point, bo jestem aż ciekaw, jak to działa. Będzie tutaj, tak? Okej, nie to, tylko... to... tak? Czy nie? Okej. O, jest! O, shit! I serio, mogę się tak przerzucić między platformami? Okej, fajne, fajne. Trzeba to będzie sprawdzić w terenie. W jakimś punkcie. Dobra, wychodzimy na razie z tego. No, trochę żeśmy się usyfili, to warto się umyć. Nie, nie, wstawaj. Bier prysznic. The U.S. didn't like having a threat like that on his doorstep? You hear all kinds of stories. But from what Commander Miller says, there's more to it than that. They had this feud Analysis with an American covert complete. Intelligence agency called Cypher. During the Peace Walker incident, the boss built a merc outfit that fought alongside the Sandinistas. An army without a country. By mercs, for mercs. Something with no government holding the reins. Cypher wanted their military muscle. But the boss said no. So they moved on the Caribbean base and massacred them. Huh. I hear ya. Widać, że ludzie są zaznajomieni z tym, dlaczego tak polujemy na Cypher. Na tą organizację. Bo tego nawet nie tłumaczy, się nie tłumaczy. W sensie, bo jakby to tłumaczy, to organizacja nazywałaby się Szyfr. No, czyli trochę dziwnie, co nie? Dobra, obczajmy te misje nasze. Co? Czemu są zablokowane? O! To jest poboczniak? Wow! Ej, nie sądziłem, że to jest misja poboczna! Dobra, dobra. Czekaj. I to jest ważny poboczniak! Ty, kurde, to chyba się tym od razu jeszcze zajmę, bo jestem naprawdę tego aż ciekaw. Jakieś challenge jeszcze wpadły. Okej. To jest co? Dwa działka. I... 100 tysięcy! No, 100 tysięcy teraz to jest bardzo duży bonus dla mnie. Okej, z ciekawości, czy byłoby mnie stać na rozbudowę czegoś jeszcze w bazie? Z tym funduszem? Nie, brakuje mi zasobów. Tutaj co? No, głównie paliwa z tego co widzę. Sprawdźmy ile tego mamy. Paliwa mam... niecałe 3500. Ale prawie 15 tysięcy nie przerobionych. Czyli 15 tysięcy? Czyli jak minie czas, to 1500 powinien dostać paliwa. To będzie mnie stać na ulepszenie wtedy jakiejś platformy. Tu mam tutaj jakieś te działka, ale szczerze? Nie wiem, czy warto je na razie trzymać. Zresztą na pewno warto na przykład to sprzedawać, nie? No bo wydaje 10 tysięcy, żeby jedną taką rzecz zabrać do bazy. A mogę sprzedać za dwa razy tyle. To kosztuje, to i to mnie kosztuje 5 tysięcy, ale to... bo to jest Wajlu, gdzieś... nie, bo to nie jest mnożone. Mam nadzieję. Sprawdźmy nawet. Nie, no tak, jedno kosztuje 12 tysięcy! Ja się mogę teraz mega wzbogacić na tym. Dobra, ale tak, mamy 9, to sprzedajmy może te. 6 takich, żeby było tak porówno. Albo nie, sprzedam wszystko. Bo w sumie na razie nie jest mi to też potrzebne, nie? A trochę hajsu się przyda. Do tyłu.
Mamy na koncie prawie 500 000 i kawałek. Mamy 2 te czołgi. Jeden jest wart 100 tysięcy. Jedną taką. 2 takie. No to myślę, jedną możemy sprzedać. Tego mamy 7. No to sprzedajmy tak za 4. Dobra. Tego mamy 5. No to tak za 3. Bo też raczej nic do tego, co jest w bazie do przejeżdżania między tymi. Między platformami, mam nadzieję. Jeśli tak, no to trochę gafę teraz popełniam, ale tak do połowy staram się to sprzedawać. I proszę, 800 tysięcy mam na koncie. To jest póki co naprawdę bardzo mi na rękę. Bo fakt faktem raczej niczego nie ulepszę póki co, bo potrzebuję. O, a nie, mogę ulepszyć moją broń. No to poproszę. 18 minut, a co się zwiększa? Większy magazynek. Okej, no to poproszę. Od razu 100. Prawie ile? Prawie 200 tysięcy na to wydałem. Tutaj mam ulepszenie mojej tej. No ale nie ma tu tłumika póki co. Nie ma tłumika. No, nie, dopóki tego nie ulepszę bardziej, to ten tłumik się nie pojawi w opcjach. Granatnik. Tutaj snipera. Przynęta. No to mnie ciekawie, co z tym chodzi. Aha, to jest dla tych. To jest dla zwierzęta. Dobra, ziomeczku, zaraz. O, flare mi się, flara się przyda. Nie chcę. O kurde, o Jezus, to nie ta flara. Dobra, czekaj, tu sobie ulepszyć mieć. Nie chcę tutaj dropu. Czy ja chcę dać teraz 200 tysięcy? Nie, na razie te 4 jednostki wystarczą. Tutaj, o, mogę rzadsze te brać, to poproszę. Tutaj mina na trzeci poziom, ale nie. I zaraz mogę cały ten hajs, jaki właśnie wytworzyłem, mogę zaraz go stracić. O, tutaj coś. Ulepszenie, to się przyda. Nie chcę. Czego kurwa chcesz? Oddawaj tę maczetę. Sun will rise momentarily. Development project has been added. Please specify a project. Jak tak patrzę, to helikoptera też by się przydało trochę ulepszyć. Tyle, na ile się da oczywiście. Ale do tego potrzebuję pieniędzy. Do masy pieniędzy. Ja też to nie... Jak ja to... Nie wiem, czy to jest pasywka? Jakby to... Mam to wyekwipowano. A tu dalej co? Jest reduce dispatch time. No i okej, ale czy to jest pasywne? Do tego śmigłowca, czy ja to muszę jakoś aktywować? No, 30 tysięcy tutaj uszycia. 6 tysięcy. 1000. Ale to jest na wezwanie tego ziomka, tak? Sporo sobie liczy. W sensie potem pewnie masz tyle pieniędzy, że nie ma co się zamartwiać nad czymś takim, no ale... No, tak czy siak, to trochę to kosztuje.
Plus nawet nie, ja dalej nie wiem jak to aktywować nawet. To mogę coś dla konia stworzyć. Za 50 tysięcy. A to dobra, możemy to wziąć. Zawsze to coś nowego. Plus to chyba może podnosić obronę, tak mi się wydaje. A to jest nieważne. No i dobra. Co się tu jeszcze odblokowało? A, oczywiście, kolejny level. Tutaj co? Tutaj coś. A, dalsze ulepszenie noktowizora. Lepsza bateria. Okej, tutaj. O, lepsza detekcja termalna. Spoko. Ja tu potrzebuję wyższego levelu Intelu. Tutaj potrzebuję po prostu pieniędzy. Co mi się tutaj odblokowało? A, ta mina chyba. Jakaś mina. O, mina elektromagnetyczna. Nice. Mina przeciwpancerna. Mina usypiająca. Nawet tutaj nie mam roślinek. Ani żeby to stworzyć, ani żeby to potem brać ze sobą, więc... Sorry. Dobra, i tak póki co to nic. A tutaj bym chciał na S++ mieć rangę, to potrzebuję 30 levela R&D oraz Intelu. Ja i droidę tylko jeśli chodzi o marking. A Fulton póki co dalej jest na full. No to okej. O! Już wrócili? Moje ziomki wróciły? Czy nie? Dalej są na tym, co to było przed chwilą, te kombat i tak dalej. Pokaż mi logi. Merc deployment, o Boże, dobra. To jest ten. To automatyczne, co mi kasa przychodzi. Dobra. To jest nieważne. No bo to by były na development nagrody jakieś, gdyby już wrócili. No dobra. Ale ja w ogóle nawet nie mam misji teraz dostępnych, widzicie to? Dobra, czekaj, wyzwijmy sobie śmigłowiec, bo może teraz muszę być w śmigłowcu, żeby to sprawdzić. O! Co jest? Ohohoho, jaki piesek! Jak wyrósł, skubaniec! I co, i zabierzemy go ze sobą? Jaka klatka perfekcyjna! Ale fajny piesek! Niby wilczur, ale jaki fajny, nie? Jaki ocelot za trening dla pieseła? Kurde, ale jakby ta opaska jest dana mu tak dla tego? Tylko po to, żeby się stała? Czy on musi mieć tę opaskę? Emblemat. Equipment dla pieseła może być robiony. Super. Dobra, a teraz sprawdzić. Czy ja muszę wykonać teraz tego poboczniaka, czy jednak mogę jednak iść na kolejną misję fabularną? Zajebisty! Nie wiem, jak fajnie to wygląda w ogóle, no kurde. No dobra, sprawdźmy. Misję. Nie, mam misję do wzięcia. Jednak jeszcze tą, ale szczerze kusi mnie trochę ten Huey. Kusi mnie tam ten poboczniak. I myślę, że chyba się tym zajmiemy. Czy ja mogę gdzieś tutaj w pobliżu? No najbliżej jest gdzieś tutaj, to jest jeszcze jakaś inna misja.
która to będzie. Tutaj jakaś jednostka pancerna. No to przy okazji się tym zajmiemy. Wylądujemy, zajmiemy się tym i pójdziemy do tego. No dobra, póki co ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym spróbujemy ogarnąć tą akcję z Huey'em. A to nic, tyle. Pieseł też się z nami żegna. Do usłyszenia. Cześć.